Bibliotekarium zapraszam do najnowszego odcinka Monik z podróży, a będę we wrocławskim zoo. Jest ze mną pan prezes, pan Radosław Ratajszczak. Proszę mi opowiedzieć, jaka jest wizja i misja zoo we Wrocławiu? Zacznijmy od misji. Misją jest ratowanie ginących gatunków zwierząt. Taka jest potrzeba chwili. Obserwujemy szóstą fazę wymierania na ziemi wielu gatunków, tym razem z naszej wyłącznej przyczyny. I staramy się robić wszystko, żeby zachować maksymalną ich ilość. Część poprzez hodowlę w ogrodach zoologicznych, inne poprzez wsparcie takich programów ochroniarskich, które dzieją się gdzieś w Laosie, w Wietnamie, czy Indonezji, Afryce, czy Ameryce Południowej, bo tam wszędzie nasze zoo wspiera działania ochrony przyrody. A z kolei wizja to ogród przyjazny i dla zwierząt, i dla zwiedzających, tak żeby wychodząc doceniali piękno świata zwierzęcego. Stoimy przed pięknym budynkiem Afrykarium. Jest to pana dzieło, które powstało 3 lata temu. Proszę mi opowiedzieć, jak to się zaczęło? Skąd wziął się pomysł na Afrykarium we wrocławskim zoo? No ja bardzo dużo jeździłem po ogrodach. Mam ponad 800 w tej chwili ogrodów zwiedzonych przeze mnie i tak w byłych czasach człowiek się zastanawiał, czy kiedykolwiek będziemy w stanie zrobić coś, żeby im dorównać. No i kiedyś jadąc z Holandii z takiej narady miałem dużo czasu i myślałem, no i urodziło się Afrykarium właśnie po powrocie. Ja już je miałem w głowie, co chcę osiągnąć, jak to powinno wyglądać, no a później zaczął się bieg z przeszkodami. Tak, widzę, że ten budynek jest nieprawdopodobnych gabarytów. W tym roku Afrykarium dostało nagrodę bardzo ważną w światowym przemyśle zoologicznym, żeby tak można było powiedzieć. Tak, no to nie jest pierwsza. Nasze Afrykarium zdobyło kilka nagród i architektonicznych, i zoologicznych. Stało się jednym z zoologicznych cudów świata. To jest bardzo ważne dla nas. A skąd biorą się zwierzęta? No i to jest współpraca międzynarodowa. My jesteśmy bardzo silnie związani ze sobą w ramach Europejskiego i Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. Zwierzęta są przekazywane najczęściej absolutnie bezpłatnie. Jaki procent na świecie w tej chwili jest zagrożone zwierząt? Zależy od grupy. Najbardziej zagrożoną grupą zwierząt są płazy, gdzie około 70% to gatunki zagrożone ze znanych nam gatunków. Co roku opisuje się nowe, które z reguły od razu trafiają na listę zagrożonych, bo ich występowanie jest bardzo małe i może doprowadzić w krótkim czasie do wyginięcia. Dziękuję bardzo za opowieść o zoo Afrykarium. Na pewno będziemy zachwyceni tym, co zobaczymy. I zapraszam Państwa serdecznie do Afrykarium. Monik z podróży w Afrykarium we wrocławskim zoo. Jest ze mną pani Patrycja Wójcicka-Mysłowska, specjalista do spraw edukacji w zoo wrocławskim. Pani Patrycjo, po co nam edukacja w zoo? Tak naprawdę, żeby zmieniać świat, żeby zakrzewić w takich młodych umysłach chęć poznania przyrody, żeby zainteresowały się zwierzętami, problematyką i żeby takie małe ziarenko po prostu w nich zaczęło kiełkować i potem swoją wiedzę mogły przekazywać dalej. A jak edukujecie tą młodzież, te dzieci? Czego ich uczycie? Co pokazujecie? Po pierwsze, prowadzimy zajęcia edukacyjne i rocznie mniej więcej bierze w nich udział około 30 tysięcy dzieci. To bardzo dużo. Bardzo dużo. Cały czas się rozwijamy. No i zajęcia już prowadzimy od 10 lat. Od zajęć przy wybiegach zwierząt, gdzie mogą je faktycznie obserwować, zobaczyć jak się zachowują, poznać zagrożenia, z jakimi takie zwierzęta spotykają się w środowisku naturalnym. Po zajęcia na sali edukacyjnej, warsztatowe, gdzie dzieci mogą różnego rodzaju rzeczy dotykać, poznawać. Jak edukujemy zwiedzających? Poprzez etykiety gatunkowe, na których zwiedzający mogą się dowiedzieć, jakie to zwierzę,
jaki jest jego status zagrożenia, no kilka ciekawostek na jego temat, poprzez również panele edukacyjne, które dotyczą albo konkretnych gatunków, zagadnień, problemów, czy też całych ekosystemów. Mili Państwo, tutaj niedawno była kampania Dwa bieguny, cały świat. Jakie jeszcze organizujecie kampanie? Ile one trwają i co mają na celu? Kampanii jest bardzo dużo, trwają około roku, dwóch lat. Dotyczą albo konkretnych gatunków zwierząt, na przykład mieliśmy kampanię o małpach człekokształtnych, o drapieżnikach. Mogą też dotyczyć całych ekosystemów. Tak właśnie było w przypadku kampanii Dwa bieguny, cały świat. Dotyczyła ona obszarów polarnych. I zagadnienia w zależności od kampanii dotyczą generalnie ochrony danych zwierząt, czy też zbieramy fundusze na duże projekty edukacyjne, międzynarodowe. Na tym się skupiamy i na przykład powstał świetny, zapraszamy serdecznie, pawilon polarny właśnie w ramach kampanii Dwa bieguny, cały świat. Jesteśmy teraz przy pogodzie gibonów biało-policzkowych. Gibony są to małpy pochodzenia azjatyckiego i niestety mogą nam wyginąć. Jest ze mną pani Marta Zając-Osowska, kierownik do spraw edukacji w zoo i marketingu oczywiście. Pani Marta, co to są gatunki, duchy i te zagrożone wyginięciem? Gatunki duchy to są zwierzęta, które występują już jedynie w ogrodach zoologicznych, mają określoną populację, dość niedużą i dzięki ogrodom zoologicznym możemy pełnić funkcję takiego banku genów i być może w przyszłości pewne gatunki reintrodukować do środowiska naturalnego. Takim przykładem jest oryx szablorogi, który z powodzeniem zaczyna być reintrodukowany do środowiska naturalnego. Takim ciekawym przykładem jest koń przewalskiego, gdzie tak naprawdę od kilkudziesięciu lat uważany jest za zupełnie wymarły w środowisku naturalnym. I jeżeli chodzi o konia przewalskiego, to takim najważniejszym ogrodem, który przyłożył rękę do tego, że faktycznie ten gatunek jest reintrodukowany, to jest ogród w Pradze. W zoo tutaj możemy takie gibony uratować od śmierci, mówiąc najkrócej. Wiem, że Fundacja Dodo, która współpracuje z zoo, zajmuje się właśnie tą ochroną gatunków. Jak najbardziej. W zeszłym roku Wrocławski Ogród Zoologiczny został fundatorem Fundacji Wrocławskiego Zoo, Fundacji Dodo. Działamy od już paru ładnych miesięcy. Zajmujemy się wsparciem badań i ochrony poszczególnych gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem na różnych kontynentach. Są to gatunki, które występują w Azji, w Afryce, ale też w Ameryce Południowej. Słyszałam, że ratowaliście żółwie na Filipinach. Jak najbardziej. Na Filipinach współpracujemy z Fundacją Katala. Kiedy doszło do konfiskacji wielu tysięcy żółwi, okazało się, że 3 tysiące ze skonfiskowanych od przemytników żółwi to skrajnie zagrożony gatunek żółwia leśnego, błotnego. Podjęliśmy taką decyzję, aby wysłać naszego pracownika, żeby pomógł tamtejszą ekipę i odratował tak naprawdę te żółwie, aby mogły być w przyszłości wypuszczone do środowiska naturalnego. Koleżanka Karolina zajmowała się opieką nad tymi żółwiami, czyszczeniem, ważeniem, tak naprawdę sprawdzaniem ich stanu zdrowia. Także przykładamy też ogromną rękę do właśnie ratowania tych gatunków w ich środowisku naturalnym, we współpracy z różnego rodzaju fundacjami ochroniarskimi. Jednym słowem, Zoo Wrocławskie ratuje świat. Kochani, wy też pamiętajcie, żeby dbać o przyrodę, dbać o zwierzęta, bo Matka Ziemia jest tylko jedna. Gdzie jest Janusz? Przed chwilą był z nami tutaj pingwin, no właściwie pingwinica Janusz. Jest ze mną pan Paweł Borecki, opiekun zwierząt drapieżnych. Jak zaczęła się przygoda? Skąd pasja? Wiadomo, że z miłości do zwierząt, ale na pewno to już się dawno temu zaczęło. I czemu kotiki i pingwiny? Na co dzień się właśnie kotikami oraz pingwinami zajmuję w naszym zoo. No to pasja ze zwierzętami zaczęła się w czasie najmłodszych moich lat. Zawsze się interesowałem zwierzętami, zawsze jakieś zwierzęta do domu znosiłem, wbrew może nawet woli i chęci rodziców. A później po prostu poszły takie studia tematyczne, studiowałem zootechnikę, w czasie której pierwsze praktyki właśnie tutaj we wrocławskim zoo odbyłem. No i tak to się zaczęło. Praca przez wakacje i tak już niedługo będzie 10 lat, jak tutaj pracuję właśnie przy kotikach. 10 lat z kotikami, ja widziałam takie dwa maleństwa, czyli urodziły się tutaj w waszych warunkach cieplarnianych. Tak, tak. Kotiki w tym roku dwa na szczęście udało się odchować. Hugo i Ivy, to 3-miesięczne nasze małe szczeniaki. Ale 3 lata temu urodziła się pierwsza, która się urodziła w naszym zoo, czyli 3-letnia w tej chwili Zola. Panie Pawle, proszę mi powiedzieć, po co są te karmienia pokazowe, te treningi medyczne?
No, sam trening i karmienie po części wykonujemy, żeby zwiedzający mogli zobaczyć nasze zwierzęta z bliska, żeby mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Natomiast głównym celem właśnie samego treningu jest tak zwany trening medyczny. Kotiki należą do ssaków morskich, które niestety bardzo źle znoszą narkozę. Czyli podanie narkozy niestety wiąże się z tym, że czasem to zwierzę się z niej nie wybudza. Dlatego też przyzwyczajamy je do naszej obecności, żeby nas kojarzyły z czymś dobrym, pozytywnym. I wtedy w razie, jeżeli coś się dzieje, to zwierzę jest przyzwyczajone i większość takich drobnych zabiegów możemy wykonać bez podawania znieczulenia. Także to jest taki główny cel naszej pracy. Ale oczywiście wiadomo, poza samym treningiem medycznym robią jeszcze różne ćwiczenia, które są troszkę może bardziej widowiskowe. Raz, że zwiedzający cieszą oko, a one też mają taką codzienną gimnastykę. Trochę poskaczą, popływają, tak. Pozostają w dobrej formie i fizycznej, i psychicznej, bo to też jest dla nich duże urozmaicenie. Dzięki temu po prostu się nie nudzą, mieszkając tutaj w naszym zoo. Ja zauważyłam, że jest pan bardzo zżyty z tymi kotikami. One na komendę podchodzą. Ale oczywiście za wszystko, za każdą dobrą, dobrze wykonaną komendę dostają ryby. Ile takich ryb dziennie jedzą? Nasze samice zjadają około 4-5 kg ryb w ciągu dnia, ale to wszystko zależy od sezonu. Im jest zimniej, wiadomo, zimą zjadają 4-5-6 kg. Samiec potrafi nawet do 12 kg ryb w ciągu dnia zjeść. Natomiast jak przychodzi lato, zwłaszcza sezon godowy, gdzie w ogóle nie są zainteresowane rybami, tylko sobą nawzajem, to potrafią nawet przez kilka dni w ogóle nie jeść. Czyli taką małą dietę stosują? Tak, taką dietę na czas miłości. Na czas miłości, no tak mniej więcej jak wśród ludzi. Dobrze, proszę mi opowiedzieć o pana najbliższym wyjeździe do RPA. W jakim celu pan jedzie? Tak, od kilku lat, tak naprawdę odkąd pingwiny przyjechały do naszego zoo w 2014 roku, współpracujemy z fundacją Suncoop. Jest to fundacja, która działa na miejscu w RPA, która ratuje pingwiny przylądkowe, które tam w naturze występują naturalnie. Ich populacja bardzo drastycznie zaczęła spadać już od kilkunastu lat. My swoimi działaniami wspieramy ich głównie finansowo. Będę jechał tam, żeby trochę się bardziej jeszcze podszkolić i zobaczyć pingwiny w naturze i dzięki temu wiedzieć, jak lepiej się nimi tutaj u nas w zoo opiekować. Wrocławskim Afrykarium. Jest ze mną pan Marcin Matuszak. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pan jest opiekunem manatów i hipopotamów tutaj. Proszę mi opowiedzieć o przyjęciu manatów w tutejszym zoo. Jak to się stało? No to jakby cała procedura budowy Afrykarium była skierowana na hodowlę manatów u nas w ogrodzie zoologicznym. Dwa pierwsze manaty przyjechały do nas z Odense, z Danii. Są to chłopcy. W tej chwili mieliśmy taki bardzo trudny logistyczny transport z Singapuru, trwający wiele godzin, wiele wysiłku wymagający. Słyszałam właśnie, że około 30 kilku godzin, prawda? Dokładnie, 30 godzin było lotu, jazdy, więc to musiała być zwarta ekipa ludzi, która jakby zabezpieczy też zwierzęta w tym transporcie. No i potem cały rozładunek u nas w ogrodzie zoologicznym. Właśnie, widziałam to na filmie. Wiem, że macie tutaj już czwórkę tych manatów i myślę, że pojawią się następne. No, mamy nadzieję, bo to właśnie jest hodowla manatów w naszym ogrodzie zoologicznym. Zoo Wrocławskie to rekreacja, ochrona zwierząt i edukacja. Po całym dniu zwiedzania Monix w podróży jest usatysfakcjonowana. Kochani, oczywiście do wygrania są bilety do zoo. Piszcie do nas na fanpage'u Monix Krawczyk, a tymczasem pozdrawiam was serdecznie. Przyjeżdżajcie do zoo i uwaga, dbajmy o przyrodę. Dbajmy, bo będziemy musieli wszystkie gatunki traktować jak gatunki duchy, a jest nam to niepotrzebne. Całuję was mocno. Do zobaczenia. Pa, pa.